Dzień dobry. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję 8. sesję Rady Miasta Górowo-Jaweckie w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Górowo-Jaweckie przy ulicy Plac Ratuszowy 18. Witam bardzo serdecznie Wysoką Radę, witam pana burmistrza, witam pana sekretarza Andrzeja Worobca i witam pana inspektora Edwarda Drmucha, witam także naszych mieszkańców. Zgodnie z listą obecności, na chwilę obecną jest 14 radnych, stanowi to kworum obrad i pozwoli to na podejmowanie prawomocnych decyzji. Obrady sesji transmitowane są za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przedstawię państwu teraz porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 7. sesji Rady Miasta, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta, przyjęcie informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych. Punkt 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Górowo-Jaweckie za rok szkolny 2023-2024. Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszy podpunkt. Dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Drugi podpunkt. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Trzeci podpunkt. Stawek podatku od środków transportowych. Czwarty podpunkt. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Górowo-Iławeckie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Podpunkt 5. Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta Górowo-Jaweckie. Podpunkt 6. Udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Górowo-Jaweckie. Punkt 8. Sprawy różne i punkt 9. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy do zaopiniowania, przedstawienia porządku obrad. Czy jesteście państwo za? Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Ja jestem za, mam pana Zbyszka jeszcze poprosimy. Pan Marek? Jestem za. Dobrze. Wszyscy jesteśmy za, czyli porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 7. sesji Rady Miasta. Został protokół przesłany państwu na skrzynki mailowe. Czy macie państwo jakieś uwagi, zapytania? Proszę bardzo. Słucham. Pan radny Kamil Pachanowicz. Na ostatniej sesji w punkcie 5 protokołu porządku obrad zaopiniowanie pisma Agencji Mienia Wojskowego w sprawie możliwości nabycia nieruchomości zabudowanej trzema budynkami doszło do reasumpcji głosowania. Pani mecenas tutaj obecna wtedy na sesji wskazała, że powinno być to odnotowane w protokole, co też nie zostało uczynione. Także prosiłbym, żeby to zostało poprawione i odnotowane w protokole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Informacja z prac burmistrza. A przepraszam bardzo, jeszcze przegłosujemy protokół 7. sesji Rady Miasta. Z poprawkami oczywiście. I pan Tadeusz Pawluk jeszcze. Dobrze. I pan Marek. Jestem za. Dobrze. Dobrze. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
więc przechodzimy z poprawką oczywiście. Przechodzimy teraz do punktu 4. Informacja z prac burmistrza miast między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Poproszę pana burmistrza o głos. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie dotyczy okresu od 26 września do 25 listopada roku 2024. Wysoka Rada w bieżącej kadencji podjęła już 52 uchwały, z czego zrealizowane zostały 25, a 6 uchwał jest w trakcie realizacji. I tak w punktach, jeśli chodzi o kalendarium, to mieliśmy przyjemność 1 października zainaugurować rok akademicki naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 14 października odbyły się Akademie ku czci naszych nauczycieli, Dzień Edukacji Narodowej, również także i pracowników szkół oczywiście. 8 listopada zaczęliśmy nową praktykę w naszym samorządzie. Odbyło się pierwsze posiedzenie, spotkanie zarządzania kryzysowego w naszym mieście. Zwykle takie sprawy załatwialiśmy po prostu, ale czasy są trochę na tyle niespokojne, że stwierdziliśmy, że zaczniemy to nieco formalizować, więc wszyscy dyrektorzy jednostek, osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku, bezpieczeństwa, nadzorowanie tamy, odśnieżania instalacji w mieście spotkały się tak, żeby te nasze działania miały jakby też ich sformalizowaną formę. No i będziemy kontynuować to przynajmniej raz do roku, być może dwa razy do roku. Wnioski z tego spotkania były takie, że jeśli chodzi o działania związane, których wymagają od nas właściwe ustawy i zdrowy rozsądek, to na bieżąco w naszym mieście realizujemy. Czekamy, tak jak cały kraj, na uchwalenie ustawy o obronie cywilnej, której, jak wiecie, od paru lat w Polsce nie mamy i wtedy będziemy, że tak powiem, oczywiście do tej ustawy się dostosowywali. 11 listopada święciliśmy Dzień Odzyskania Niepodległości. Jak zawsze w naszym mieście bardzo uroczyście. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy przybyli. Byli przedstawiciele służb mundurowych, nasi harcerze, uczniowie, strażacy. Całe miasto bardzo piękną mszą uświęcił to nasz dziekan. A 15 listopada, tak jakby dopinając te święta narodowe, mieliśmy akty mianowania w klasach mundurowych w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim. A jeśli chodzi o takie bieżące działania w naszym mieście, no to jak każdy może się przekonać, jest to nieco uciążliwe, trwają inwestycje. Przede wszystkim trwa inwestycja wokół Placu Ratuszowego. W tej chwili praktycznie zakończone są prace związane z instalacjami podziemnymi. Bardzo wiele tych instalacji zostało poprawionych. Właściwie panie Dwarzy, chyba wszystkie przyłącza, tak, wymieniliśmy na nowe, od elektrycznych przez gazowe, przez wodociągowe. No ostatni raz ten zakres prac to pewnie Górowo widziało w średniowieczu, jeśli chodzi o Stare Miasto. I myślę sobie, że kolejne długie dziesięciolecia nie trzeba będzie nic wokół naszego Placu Ratuszowego robić. Jak widzieliście, już część nawierzchni granitowych jest ułożonych, ale no jeszcze do zakończenia prac trochę czasu upłynie, także z góry wszystkich przepraszam za uciążliwość, ale żeby było ładnie, no musimy chwilę pocierpieć. Jesteśmy także w trakcie przygotowań, już nieco nawet zaawansowanych, do rozpoczęcia prac nad dokumentacją, nad termomodernizacją naszego przedszkola i budynku dawnego gimnazjum. Z tym zresztą będzie łączyło się jutrzejsze wydarzenie. Będę miał zaszczyt podpisać z marszałkiem województwa kolejny program strategiczny dla miasteczek Citaslow. Myśmy go bardzo długo negocjowali, bo trzeba było uzgodnić aż 58 projektów infrastrukturalnych, bo tyle różnego rodzaju obiektów zostanie wyremontowanych, zbudowanych, stworzonych w najbliższych latach w miasteczkach Citaslow na terenie Warmii i Mazur. A te dwie inwestycje, o których ja przed chwilą wspomniałem, to są inwestycje, na które w ramach tego programu dostaniemy pieniążki w Górowie i Ławeckim. Również nasza Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła proces zakupu sprzętu w ramach bitwy o remizy. Tutaj zostanie wydatkowane blisko 500 000 złotych na niezbędny dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej sprzęt. I tak jak uzgadnialiśmy ze strażakami, zostaną też zakupione defibrylatory, które rozmieścimy we wszystkich strategicznych punktach naszego miasta. I w ten sposób myślę, że będziemy pod względem
takiego ratownictwa bezpośredniego, że można będzie sobie pomóc w przypadku zawału, udaru. No nieskromnie powiem, myślę, że najlepiej zabezpieczonym samorządem w kraju, bo w sumie z tymi defibrylatorami, które już wiszą w naszym mieście, to bezpośrednio dostępne dla mieszkańców będzie takich urządzeń bodajże 14. Co biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, przypuszczam, myślę sobie, że robi niezły wynik. Rozpoczynam kolejne projekty edukacyjne. Jak wiecie, co roku realizujemy ich kilka. Sporo ich zrealizowaliśmy w przedszkolu, które zostało świetnie wyposażone, w szkole podstawowej, przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Sikorskiego. Tym razem rozpoczyna się duży projekt Szkoła 3.0 w budynku przede wszystkim dawnego gimnazjum. To jest sztuczna inteligencja, programowanie. Zakupionych zostanie kilkadziesiąt kompletów nowoczesnych programowalnych klocków Lego, tych edukacyjnych, sztuczna inteligencja, kursy dla nauczycieli, to wszystko już trwa. I równolegle za chwilę rozpocznie się intensywna realizacja, no bo ona już trochę trwa, ale tak jak wiecie, zawsze zajmuje chwilę czasu, zanim się rozpędzi, projektu związanego działania edukacyjne dla dorosłych. Nazywa się on LOWE, a to wynika tak, Lokalny Ośrodek Wsparcia Edukacji, nic drożnego. Tam również będą działania związane z edukacją, ale tym razem skierowaną do dorosłych w każdym wieku. Będzie można wziąć udział również w zajęciach związanych z programowaniem, ale różnymi innymi rzeczami także. Myślę sobie, że kilkuset mieszkańców naszego miasta zostanie objęte działaniami w ramach tych projektów. I jeśli chodzi o takie bieżące zmiany związane z decyzjami finansowymi wojewody warmińsko-mazurskiego, to została zwiększona dotacja na zwrot części podatku akcyzowego o kwotę 649 zł 98 groszy na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 92 122 zł, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 21 328 zł. Na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego o kwotę 7793 zł. Na realizację zadań bieżących na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 9144 zł 80 groszy. Na realizację zasiłków stałych o kwotę 8897 groszy złotych, przepraszam. Na realizację zasiłków okresowych o kwotę 2283 zł. Na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu o kwotę 2586 zł. Na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2115 zł. A zmniejszona została dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1524 zł 87 groszy. I zmniejszono również kwotę na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi o kwotę 95 980 zł 68 groszy. Też informacyjnie podam, że przeniesiony został nasz bank żywności. Myślę, że wszyscy zainteresowani już wiedzą. Został zaadoptowany i poddany drobnej modernizacji ten duży garaż przy ośrodku zdrowia i przy jednocześnie ośrodku pomocy społecznej. I tam ten bank żywności będzie się znajdował. No, usprawnia to pracę naszych służb społecznych w sposób istotny. No i to tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do pana burmistrza? Dobrze, przyjęliśmy informację z pana burmistrza. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych. Poproszę pana sekretarza Andrzeja Worobca o głos. Witam Państwa radnych. Pełną informację Państwo radni otrzymali na komisjach. Generalnie nie było nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych i zostały one, że tak powiem, przyjęte.
Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie przeczytać. Rada Miasta Górowo-Jławeckie. W oparciu o artykuł 24 o samorządzie gminnym burmistrz miasta Górowo-Jławeckie po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wskazane w artykule 24 informuje, że wszystkie osoby zobowiązane złożyły oświadczenia majątkowe, a w trakcie analizy złożonych oświadczeń stwierdzono drobne uchybienia, jednakże nie stwierdzono nieprawidłowości. Dodatkowo informuję, że w oparciu o artykuł 24 nie zaistniało podejrzenie, że którakolwiek z osób składających oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Wszyscy jednogłośnie przyjęli informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych. Przechodzimy do punktu 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy miejskiej Górowo-Jławeckie za rok szkolny 2023-2024. Dostaliśmy taki biuletyn, bardzo dokładnie opracowany. Ja poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty o zabranie głosu, panią Alinę Wierzbowską. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu 22 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, podczas której Pan Inspektor Oświaty przedstawił nam informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie za rok szkolny 2023-2024. Informacja ta wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o prawie oświatowym, które mówi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przygotowana została w oparciu o dane przekazywane do systemu informacji oświatowej, danych przygotowanych przez dyrektorów naszych placówek oświatowych oraz danych statystycznych i opracowań własnych. Chciałabym poinformować już tak może nieszczegółowo, ale ogólnie co przedstawia dane sprawozdanie i dane sprawozdanie przedstawia nam właśnie informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Między innymi jest bardzo obszernie przedstawione w formie wykresów tabeli, między innymi ile posiadamy placówek, ile jest uczniów, jak są przygotowane budynki pod względem bezpieczeństwa i wiele jeszcze innych zadań, które spadają na placówki, które przyjmują dzieci do swoich szkół i przedszkola. Jest podany również stan dzieci uczęszczających do przedszkola i do szkoły, jak również przedstawione są przedstawione jest zadanie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela, na przykład mianowanego, dyplomowanego, oraz różne inne sprawy, sprawy dożywiania, sprawy utrzymania w ogóle całej oświaty w naszej gminy. Podsumowując sprawozdanie, należy podkreślić, że
Mamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, jednak wyzwania związane z malejącą liczbą uczniów mogą wymagać reorganizacji zatrudnienia i dalszych inwestycji w doskonalenie zawodowe nauczycieli, aby mogli sprostać rosnącym wymaganiom. Ponadto, chociaż wydatki na oświatę wzrosły od 2019 roku, liczba uczniów spadła dosyć drastycznie, ponieważ w 2018 roku mieliśmy 573 uczniów, a w 2023 już 453 uczniów, co sugeruje potrzebę przeglądu organizacji sieci szkół, aby efektywniej wykorzystywać zasoby. Analiza przedłożonych danych wskazuje na konieczność optymalizacji szkoły i przedszkola, dostosowując ich liczbę oraz obłożenie do zmniejszającej się populacji dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Ważne jest również, aby zwiększyć wsparcie dla uczniów w obszarach nauczania, które wskazują na wyższe wyniki egzaminacyjne. Należy też zwrócić uwagę na racjonalizację wydatków, by rosnące koszty oświaty były lepiej dostosowane do liczby uczniów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tego wynika, że oczywiście realizacja zadań oświatowych jest pełna, natomiast smutne jest to, że się zmniejsza liczba urodzeń i ta mniejsza liczba dzieci oznacza konieczność dostosowania przedszkola oraz do realnych potrzeb. Dziękuję pani przewodniczącej bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Kamil. Ja mam takie pytanie, bo z tego podsumowania jasno wynika, że będą zwalniane etaty nauczycieli. I w związku z tym, czy jest plan na to, jak to będzie wyglądało, czy to będzie w sposób naturalny, osoby, które będą przychodziły na zaopatrzenie emerytalne, czy po prostu osoby, które jeszcze nie będą miały praw do emerytury, będą zwalniane. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Tak naprawdę istnieje kilka scenariuszy problemu z oświatą, tak? Bo długo mogę? Bo to może zejść. Nie wiem, czy pamiętacie, a część radnych jest już którąś kadencję, że był moment taki, że mieliśmy bardzo prosty plan, jeśli chodzi o górowską oświatę. Wzmacnialiśmy nasz potencjał finansowy i jakby w cudzysłowie przerób tej oświaty, zapewniając dobre warunki dowozu dla dzieci gminnych. To powodowało, że w jakimś momencie mieliśmy mniej więcej połowę dzieci z miasta i połowę dzieci z terenu gminy w naszych szkołach. W ten sposób byliśmy w stanie utrzymać zatrudnienie w szkołach i jednocześnie był taki rok, że prawie nam się finansowo oświata spięła, jeśli chodzi o szkołę podstawową. Wtedy przypomnę, że jeszcze mieliśmy dwie szkoły, szkołę podstawową i gimnazjum. I potem nastąpiły dwa procesy, które były dla nas trudne. Po pierwsze, została cofnięta reforma gimnazjalna i musieliśmy stworzyć jedną placówkę szkolną. Wzrastały kolejne koszty, a liczba dzieci zarówno z terenu miasta, jak i z terenu gminy spadała. I tak jak parę lat temu nie mówiliśmy jako o problemie, o niedofinansowaniu oświaty, tak jak widzieliście w raporcie o stanie gminy, do szkoły podstawowej, czyli do tej jedynej naszej placówki oświatowej oprócz przedszkola, już musieliśmy dołożyć 1 000 000 zł. To jest jakby rzecz, którą się musimy zmierzyć. I to, o co pytał pan radny, czyli zatrudnienie nauczycieli, utrzymanie etatów, no to jakby dwie strony tego samego problemu, tak? I w tym wypadku to jest zagadnienie, które pod kątem utraty pracy przez nauczycieli samo się rozwiązuje, ponieważ za chwilę zacznie się u nas masowe odejście na emeryturę kadry pedagogicznej. Ponieważ średnia wieku nauczyciela w mieście Górowo jest starsza ode mnie. Czyli w ciągu pięciu lat może się okazać, że nie będzie problemem, że nauczyciele nie będą mieli pracy, tylko że my nie będziemy mieli nauczycieli, po prostu. Dzieci jeszcze będą, nie będzie nauczycieli. To w ogóle nie będzie, tu jest jakby kłopot. Więc przez jakiś czas na pewno będziemy w stanie ratować sytuację poprzez zatrudnianie emerytów, jeżeli oczywiście będzie chciało im się podejmować dodatkowe zatrudnienie, ale docelowo będzie to kłopot. Czyli krótko mówiąc, starczy rozsądnie na etapie tych odejść do emerytury szukać nowych nauczycieli, żeby ich przypadkiem nie zatrudnić za dużo. Nie?
ale też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy utrzyma się siatka szkół w miejscowościach wokół Górowa. Bo w tej chwili mamy szkołę w Pieszkowie, tak, i kilka innych, które generalnie w ogóle są nierentowne, nie są częścią, nie są jakby one naszym problemem, ale może się okazać, że te dzieci będą chciały trafić do systemu szkolnego w mieście w większej liczbie niż dzisiaj. Więc krótko mówiąc, żeby sensownie myśleć o systemie edukacji na terenie miasta Górowo, trzeba, tak jak zawsze, brać pod uwagę teren gminy wiejskiej. Jak to zostanie rozwiązane, to też zależy od decyzji na poziomie Warszawy, tak? Bo coraz częściej mówi się o łączeniu małych gmin i wtedy jakby problem wam się rozwiąże, bo będziemy mieli dzieci. A jeżeli to się nie stanie, no to będziemy musieli się zastanowić rzeczywiście nad nie tyle siatką szkół, bo szkołę podstawową mam jedną, nie? Ale na przykład nad liczbą budynków, nad organizacją tego, ale na to jeszcze mamy chwilę czasu. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytanie? Jeżeli nie, to proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie przyjęliśmy informację o stanie realizacji zadań oświatowych. I przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszy podpunkt, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2024. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu, pana Łukasza Rochunia, o zabranie głosu. Komisja obradowała 21 października. Jednogłośnie przyjęła wszystkie zmiany. Pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przeczytać treść uchwały. Uchwała nr 8/53/2024 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 25 listopada 2024 roku na podstawie obowiązujących przepisów Rady Miasta uchwala, co następuje. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i przepraszam, bo tylko mam taki. Uchwała wchodzi, powierza się uchwałę burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo przepraszam, ale tak jakoś mam niepełny tutaj treść. Proszę bardzo, przechodzimy do przegłosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 2. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Może pan Edward coś w tej kwestii? A ktoś zechce może zająć stanowisko? Panią Kasię może byśmy poprosili tak żeby tak nam powiedziała tutaj parę słów. Ogłoszę 5-minutową przerwę, może dobrze? Dziękuję bardzo.
środków transportowych, to kto to będzie coś mówił? To może tylko przewodniczący komisji, żeby się nie rozdał. Zasad umarzania, to tylko też przeczytam, chyba nikogo nie będę prosić, no bo co to? To sporządzenie planu ogólnego miasta. Panie Edwardzie. Proszę o ciszę. Wznawiam obrady naszej sesji i przechodzimy do punktu drugiego. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Poproszę panią Kasię Łuczkowską o parę słów. Dzień dobry. Uchwałę musimy podjąć ze względu na fakt, że zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jakby te stare uchwały anulowała. Musimy podjąć po prostu nową uchwałę, tam się nic nie zmienia, no ale żeby później przedsiębiorca wiedział jakby jakie wymagania musi spełniać nawet dla nas przy kontroli jego, tak? No, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przeczytać treść uchwały Rady Miasta Górowo-Łowieckie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rady Miasta Górowo-Łowieckie uchwala, co następuje. Traci moc uchwała nr 35/162/2012 Rady Miasta Górowo-Łowieckie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Górowo-Łowieckie. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Łowieckie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania uchwały. Coś mam jakiś problem. Mam jakiś problem, jestem za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dobrze, przechodzimy do
punktu trzeciego stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej pana Łukasza Rochunia o parę słów. Stawki zostają bez zmiany. Nie podnosimy, nie obniżamy, także tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli przeczytam dobrze. Bardzo proszę, proszę pan Kamil, jeżeli ma zapytanie. Ja mam taką uwagę do tego projektu uchwały, ponieważ w projekcie uchwały w paragrafie trzecim traci moc uchwała numer 15/71/2015 rok, czyli ta podstawowa. Natomiast jeszcze w 4 stycznia była również uchwała numer 64/394/2023 z 28 grudnia, a przepraszam, to ogłoszone 4 stycznia w Dzienniku Urzędowym. I w mojej ocenie, no to jest pytanie takie do pani mecenas, także przed opublikowaniem może takie pytanie skierować do kancelarii. Czy nie powinna również ta uchwała tracić moc, czyli ta, która zmieniła w pewnych punktach tą pierwotną uchwałę? Bo jest tylko wymieniona właśnie uchwała z 2015 roku, natomiast ta uchwała z 2023 roku nie została ujęta. Także tutaj prosiłbym... Ten projekt uchwały już pani mecenas widziała, pozytywnie zaopiniowała, ale... Radziłbym się jeszcze tylko do... Dobrze, dziękuję bardzo. Więc przejdziemy do głosowania w takiej postaci, jak jest, a panią mecenas poprosimy o wyjaśnienie kwestii. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi? Nie, to przeczytam treść uchwały. Uchwała numer 8/55/2024 w sprawie stawek podatku od środków transportowych. I na podstawie obowiązujących przepisów wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Jaworzno. Traci moc uchwała numer 15/71/2015 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej, górowo-jaworzno-łowieckiej lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Dostaliśmy treść uchwały, zapoznaliśmy się z nią. Czy ktoś ma jakieś zapytania może? Jak nie, to ja przeczytam treść uchwały. Uchwała numer 8/56/2024 w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Górowo-Jaworzno-Łowieckiej lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowo-Jaworzno-Łowieckiej uchwala, co następuje. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Górowo-Jaworzno-Łowieckiej i jej jednostkom organizacyjnym, a także warunki dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg. Umorzenie należności cywilnoprawnych może nastąpić również z urzędu, jeżeli osoba fizyczna zmarła, osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawy uległa likwidacji, zachodzi interes publiczny.
Udzielenie pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały jest dopuszczalne do 31 grudnia 2030 roku. Traci moc uchwała nr 38/254/2021 Rady Miasta Góry Wojewódzkiej z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Góry Wojewódzkie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Góry Wojewódzkiej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Przystąpienie do sporządzania planu ogólnego miasta Górowo i Ławeckie. Poproszę o głos pana Edwarda. We wrześniu ubiegłego roku już weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ta ustawa nałożyła na gminy obowiązek sporządzenia takiego planu ogólnego, miejscowego planu zagospodarowania, ale również dała taką troszeczkę gminie jakby ulgę, bo trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, jakie to będą, prawda, koszty tego. W przypadku pierwszym planu ogólnego mamy dofinansowanie 114 tysięcy, tam 116 bodajże złotych. Tyle samo mniej więcej wynika, bo nie ma takiej kwoty. Myślę, że tutaj sekretarz też nie znalazł, ja nie znalazłem, jeśli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania, ale z danych i z tego wzoru, który tam znajduje się, wynika, że to będzie podobna kwota. Na ile ona, powiedzmy, wystarczy, trudno mi jest dzisiaj się wypowiadać. Musimy, prawda, tutaj ogłosić jakiś przetarg na wykonanie planu ogólnego, który mamy obowiązek wykonać do końca 2025 roku, czyli no, dużo nie zostaje tak czasu, ale myślę, że tutaj można będzie chyba po podjęciu tej uchwały rozpocząć procedurę przetargową. Cóż więcej? No, więcej tak naprawdę informacji nie posiadamy, tylko że mamy obowiązek do końca 2025 plan ogólny, do czerwca 2026 nabór w konkursach właśnie na te pieniążki, które już są podane, po prostu na liście jesteśmy, ile każda gmina, ile po prostu ma dofinansowania do wykonania tego planu ogólnego i potem jest wzór podany na, prawda, to jak się liczy czy wylicza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To jeszcze tam oczywiście można też wykonać plan rewitalizacji. No, tutaj jeszcze na razie no, nie śpieszymy się z tym. To tyle. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytanie? Nie. Przeczytam uchwałę, treść uchwały. Uchwała nr 8/57/2024 Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Przystępuje się do sporządzenia planu ogólnego Miasta Górowo i Ławeckie, zwanego dalej planem ogólnym. Paragraf drugi. Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne Miasta Górowo i Ławeckie z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Górowo i Ławeckie. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Andrzej, jeszcze.
Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy Górowo-Ławeckie. Dofinansowanie dotyczy oczywiście Cerkwi Prawosławnej. Przeczytam Państwu treść uchwały. Uchwała nr 8/58/2024 rok Rady Miasta Górowo-Ławeckiej z dnia 25 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowo-Ławeckie uchwala, co następuje. Udziela się z budżetu gminy miejskiej Górowo-Ławeckie na rok 2024 dotacji celowej na rzecz parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie i Ławeckim w wysokości 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie i Ławeckim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Sprawy różne. Proszę bardzo, kto ma jakieś pytania? Czy są jakieś zapytania? Proszę bardzo, pan Kamil. Ja mam taką prośbę, wniosek, aby przy ulicy Kościuszki 32A, w miejscu, gdzie parkują samochody, tam za tym chodniczkiem, nawieść jakiegoś materiału, żeby załatać te dziury, ponieważ te samochody no, stoją po prostu w kałużach, dużych kałużach, i żeby to po prostu w jakiś sposób wyrównać. To miejsce jest nieduże, tam nie mają gdzie stawiać, także zmuszeni są stawać tam w tym miejscu przy trzepaku, także bardzo bym prosił, żeby to jakoś wyrównać to miejsce. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chcę, panie burmistrzu, ja tak wracam do tego punktu, tego robienia tych zastrzyków, że tak powiem, to tak ludzie mnie pytają i taka dość ważna sprawa i bardzo proszę, coś w tej sprawie wiadomo. Tak, rozmawiałem z panią szefową Caritasu, z panią Gzegzułą. Tam mam jakby dwa kłopoty. Jeden kłopot jest taki, że płacilibyśmy drugi raz, za co już NSZ płaci, nie? Czyli nie byłoby to zgodne z zasadą racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy. Mieliśmy kiedyś taką kontrolę, ona dotyczyła akurat SDS-u, który miał zatrudnionego psychiatrę. I trzeba było, o ile pamiętam, wtedy zwrócić Andrzej część dotacji ze względu na to, że kontroler wskazał, że usługi psychiatry są opłacane z NSZ-u i koniec, i bezzasadne jest płacenie za to drugi raz. A za tą usługę szczepienia weekendowego płaci NSZ, ją wykonuje nasz szpital powiatowy, więc jakby tu no intuicyjnie nie widzę możliwości legalnego zawarcia umowy na taką usługę. Drugi problem był taki, że rozmawiałem także z panem wójtem, czy byłby zainteresowany. Na dzień dzisiejszy odpowiedź gminy była taka, że jakby do nich taki problem nie dotarł i nie są. A z kolei z rozmowy z panią, z dyrektorką naszego Caritasu wynikało, że oni by też szczepili. No przecież nie wygonią ludzi z gminy, więc płacilibyśmy jak zawsze też za ludzi z gminy. Więc rozwiązanie, które przyszło mi do głowy, konsultowałem go wstępnie z dyrektorką naszego ośrodka pomocy społecznej, byłoby prowadzenie tego w ten sposób, że osoby, które miałyby skierowanie, tak, i nie miałyby możliwości dojechania, bo ja już w tych kategoriach patrzę, dojechanie do Bartoszyc, to wówczas takiej pomocy mógłby udzielić ośrodek pomocy społecznej, opłacając konkretną usługę dla konkretnej osoby. Wtedy mamy rzeczywiście kontrolę nad tym, na co wydajemy pieniądze i wspieramy potrzebujących. Tak szukając wyjścia, które by się byłoby możliwe do realizacji. Bo chęć ze strony Caritasu jest,
Natomiast no jakby kwestia proceduralna tutaj jest kłopotem, nie? A jak gdyby w porozumieniu, tak jak było to z poradnią K na przykład, żeby w porozumieniu z dyrektorem szpitala właśnie, jeżeli to oni za to odpowiadają w Bartoszycach, może jakoś z nimi, żeby, no nie wiem na jakiej to zasadzie, czy oddelegowania, czy otwarcia, że oni, jeżeli oni takie usługi żeby oni zlecenie dali takie właśnie. Tak, kiedyś było. No tak, właśnie. Kiedyś było. Może wystąpić z jakąś prośbą tak, i pismem no. do dyrektora. No właśnie, chcę powiedzieć, że... No ale jeżeli oni odpowiadają, jak może wysoka, by to... Jak Wysoka Rada wie, to nie był dobry czas, żeby rozmawiać ze szpitalem, nie, żeby tak, rozpoczął świadczenie tej usługi. Ale tak, to jest bardzo... No, moim zdaniem to jest najbardziej racjonalne rozwiązanie, żeby w tym zakresie po prostu szpital, jeżeli nie chce ponosić kosztów, podzlecił to na przykład naszemu Caritasowi. No właśnie, może nawet to by było taniej i może to rzeczywiście, ale bardzo proszę, żeby dobra. Jakoś tak... Tak zrobił. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Zbigniew. Mam pytanie odnośnie tej sprawy. Jaki to byłby koszt? Po prostu to by jakaś robocza godzina wyceniona na jakąś sumę? Jak to się przedstawia właśnie, co chodzi o te szczepienie? Ile by to kosztowało? Otwarcie na przykład Caritasu na godzinę w niedzielę czy w sobotę. No, ale nie można tego zrobić. Nie można. Ale orientujecie się na przykład, jaki to no, był nie, koszt? Nie, absolutnie. Takiej wiedzy nie posiadamy. Natomiast, no... Znaczy, słuchajcie, jaką wiedzę byśmy powiedzieli, jeżeli spróbujemy, zdarzy się 5-6 osób, które będą chciały skorzystać, nie będą, zakwalifikują się do pomocy opieki społecznej. Słuchajcie, większość osób starszych się generalnie kwalifikuje, tak o takich przede wszystkim mówimy. To będziemy mieli koszty, tak? Jednostkowej usługi. Bo jakby też dla mnie było, dla mnie to jest istotne, że chciałbym za miejskimi pieniędzmi płacić za usługi dla mieszkańców miasta. No tak, ale może by właśnie zapytać, może to, bo to też będą jakieś duże koszty, jak takim jednostkom zaczniemy, no nawet i tak, ale może no właśnie, bardzo proszę, żeby się pan burmistrz pochylił nad tym jeszcze raz, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Marek. Ja mam taką prośbę, żebyśmy pochylili się może nad problemem jeszcze wracającym, bo pewnie to już było wcześniej omawiane niejednokrotnie, ale problem naszego dworca. Wiem, że to jest sytuacja trudna do rozwiązania, bo to jest to teren PKP i tak dalej, ale... No ale myślę, że musimy mimo wszystko porozmawiać przede wszystkim tutaj właśnie z pracownikami urzędu, pan burmistrz i rada, żebyśmy w jakiś sposób wypracowali może jakiś pomysł na to, żeby albo zorganizować pomieszczenie, albo jakąś, nie wiem, wiatę, cokolwiek dla osób, które czekają na dworcu na autobusy. No większość oczywiście, można powiedzieć, osób w wieku średniego gdzieś tam jeździ samochodami i tak dalej, ale jednak dzieci i osoby starsze, no często akurat teraz jeszcze taka pora roku jest, że ta pogoda nie sprzyja zbytnio, a tam stoją po prostu ludzie przy słupku i no uważam, że myślę, że tutaj jest to duży problem. Wiem, że to jest problem, jeżeli chodzi o PKP, żeby cokolwiek się dogadać, ale może byśmy się pochylili nad tym problemem i poszukali rozwiązania jakiegoś innego, może nie wiem, z pominięciem PKP. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda ta sytuacja, jak można by było to rozwiązać, ale chciałbym, żebyśmy ten temat poruszyli może i spotkali się, porozmawiali, bo myślę, że to jest taka jedna z większych bolączek. Robimy piękne inwestycje, robimy super inwestycje, każdemu się to podoba, ale myślę, że zadbanie tutaj o to, żeby można było schować się od deszczu, śniegu i tak dalej, czekając na autobus, myślę, że to jest też ważna sprawa. Bardzo dziękuję. Ważna nawet. Proszę bardzo, w tej sprawie jeszcze pan Kamil chce właśnie coś tam. Ja w tej samej sprawie i bardzo się cieszę, że tutaj kolega radny Marek poruszył tą kwestię, ponieważ został złożony wniosek przeze mnie, jeżeli chodzi budżetowy o remont tej wiaty i myślę, że doskonałą okazją będzie właśnie przy rozpatrywaniu wniosków i mam nadzieję, że to zostanie poparte przez resztę radnych, przy rozpatrywaniu wniosków budżetowych na 2025 rok, bo uważam też, że ta sprawa jest bardzo ważna. Wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, że być może gmina też powinna tutaj współfinansować, ponieważ dojeżdżają
osoby z gminy i jakoś tam przy porozumieniu z wójtem myślę, że uda nam się to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, czy pan chce może coś? Ale jeszcze moment na tą kwestię. Albo pan Edward może? To bardzo proszę, panie burmistrzu. Słuchajcie, moi drodzy, problem dworca i wiaty dworcowej jest problemem odwiecznym. Teren dworca, budynku dworcowego, teren przy wiacie i sama wiata jest nadal własnością jednej z licznych spółek PKP. Nasza korespondencja ze spółką PKP generalnie skończyła się z ich strony oświadczeniem, że za stan wiaty, stan nawierzchni odpowiadają firmy dzierżawiące przystanek. Koniec tematu. Oni nie zamierzają nic z tym robić. Korzystają z tego firmy i one są jakby zobowiązane do utrzymywania tej infrastruktury w dobrym stanie. Na nasze pytanie o otwarcie kiedyś toalet na dworcu PKP powiedziało, że może nam je odpłatnie wydzierżawić i sobie je możemy zrobić. Jeśli chodzi o realizację inwestycji na tym terenie, no to jakby w konsekwencji dokładnie taka sama odpowiedź będzie. Trzeba będzie zapłacić dla PKP dzierżawę i być może łaskawie wyrażą zgodę na wykonanie remontu. A panie burmistrzu, kiedyś była taka rozmowa, że no wiadomo, no z nimi to się ciężko rozmawiać, to tak wygląda jak wygląda, natomiast że możliwość by była postawienia wiaty na terenie miasta, czyli po przeciwnej stronie tutaj, gdzie kiedyś ten kiosk stał taki, ten ruch. A słuchajcie, pewnie, że tak, no koszt zrobienia porządnej wiaty, myśmy nawet się interesowali, te nowoczesne wiaty to jest kilkaset tysięcy złotych, bo to nie jest tak, że postawimy wiatę, trzeba będzie zrobić całą infrastrukturę drogową do niej. To jest nie tylko przejścia, zatoczki, wszystko. I tak szczerze mówiąc, jako miasto dbamy o tą wiatę przy szpitalu. Pewnie w przyszłym roku też wykonamy tam jakieś prace naprawcze. Wiem, że na komisjach zgłaszaliście potrzebę otwarcia którejś z toalet, tych, które mamy. My je na zimę zamykamy, ponieważ one nie są ogrzewane. Jak my je zostawimy otwarte na zimę, to w przyszłym roku będziemy robili kapitalne remonty. Albo plan B. Znaczy nie wiem, czy jeszcze nie ukradli nam tych grzejników, możemy wstawić tam grzejniki elektryczne i grzać je całą zimę i mieć otwarte. To przegadamy to na komisjach, dlatego że pamiętajcie, że jeśli chodzi o toalety, to mamy praktycznie przez cały dzień otwarte toalety na stadionie. Jak stadion się otwiera rano, zamyka się wieczorem i tam są cały czas ogrzewane toalety, które są dostępne dla każdego i to jest odległość kilkuset metrów z każdego punktu miasta, takiego tam sklepy, coś tam. Do tego, no wiecie, jak jesteście w Olsztynie, to ile macie toalet publicznych, w jakim zasięgu. To też trzeba racjonalnie myśleć. Drugi punkt, gdzie toalety publiczne są otwarte praktycznie przez cały czas jakichkolwiek instytucji otwarcia sklepów, to jest ośrodek kultury. Publiczne, dostępne toalety, bardzo blisko dworca. Nie? No i trzeci punkt, to jest ratusz w godzinach pracy, na dole jest publiczna toaleta dla mieszkańców. Więc jakby nie ma sytuacji, że nie ma publicznej toalety dostępnej w ciągu dnia. Na 3 hektary powierzchni, znaczy na 300 hektarów powierzchni przypuszczam, że i tak jesteśmy lepsi od Olsztyna. Nie wiem, czy te tabliczki, które mieliśmy w zeszłym roku o informacjach są na toaletach, uzupełnimy, ale na komisjach przegadamy tylko, jeżeli chcemy otworzyć którąś z tych toalet na stałe, na zimę, to tam trzeba zainstalować albo odtworzyć ogrzewanie elektryczne i płacić. A Andrzej podpowiada i monitoring, nie? Znaczy no w toalecie trochę głupio. W toalecie trochę głupio. No ale to może przedyskutujemy, dobra, bo to ważna sprawa, żeby i chociaż jedną toaletę. Myśmy słuchajcie, co kadencję dyskutujemy nad remontem dworca. Jak zawsze wiecie, robimy pracę nad budżetem, nad inwestycjami, robimy to jako pracę w grupach i wybieramy priorytety, bo mamy w tej chwili w strategię CITA wpisane gimnazjum i przedszkole. Równie dobrze można było wpisać dworzec. No ale Rada zdecydowała, że to są ważniejsze i chyba się zgodzicie ze mną, że z punktu widzenia miasta to są ważniejsze inwestycje niż remont dworca. No przyjdzie czas na to. Najpierw zróbmy to, z czego korzystają mieszkańcy miasta, a tu potem będziemy myśleli o remoncie tego budynku. Dzieci nam tak spadają, to tego modernizacja gimnazjum, no. Czy ona będzie miała rację bytu, panie burmistrzu? Oczywiście, że
można sobie tak, ja wiem. Tylko pytanie jest takie, czy wolicie, żeby zawaliło się nasze gimnazjum, czy dworzec PKP? Bo to, jakby to jest to pytanie, bo tam ten budynek za chwilę będzie do rozbiórki, nie? Nie wolimy ani jedno, no. Jedno i drugie jest ważne, ale no. Wyrzucanie na przykład, no nie wyrzucanie, tylko no. Zainwestowanie pieniędzy z tym, co się widzi, co nas czeka w naszej edukacji, no to... No, nie wiem, mikrofon. No, znaczy, słuchajcie, to jest znowu pytanie trudne, ale z takiego mojego gospodarskiego oka znacznie ważniejsze jest to, co my już mamy w swojej substancji, co będzie funkcjonowało, bo to nie jest tak, że ten budynek gimnazjum przestanie nam być potrzebny na potrzeby dzieci w tym roku. On jeszcze parę lat posłuży, jak zrobimy tę modernizację, to będziemy mieli znacznie tańsze ogrzewanie tego budynku. A później może się wydarzyć bardzo wiele rzeczy, tak jak mówiłem. Może się okazać, że system oświaty miasta i gminy będzie jednym systemem i wtedy ten budynek się świetnie przyda. Może się okazać, że starzejące się społeczeństwo będzie wymagało stworzenia DPS-u. To tam tylko drobny remont w środku i mamy bardzo ładne warunki. Także to jest nasze i warto o to zadbać. A czy na przykład były składane właśnie jakieś pisma do przewoźników odnośnie tego dworca? Tak, oczywiście. To jakbyśmy zrobili, to oni chętnie skorzystają. Dziękuję. Tak. A wtedy też zwracaliśmy się, o ile pamiętam, też do gminy z pytaniem, czy by była zainteresowana, to niespecjalnie była. No to szkoda, bo to chyba najbardziej gmina. No dokładnie. No to mamy nowego wójta. Za włosy. No dobrze. A jeśli chodzi o to używany toalet, to przeliczymy koszty i na komisjach porozmawiamy, dobra? Bardzo proszę. Dziękuję Państwu za uwagę i zamykam 8. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.